No wygląda tak zróżnicowanie. No, kilku zawodników po ostatnich meczach jest niezdolnych do gry. Kilku dochodzi do siebie, a większość jest gotowa do gry. Nie będę podawał nazwisk. Mamy problemy jakieś mniejsze bądź większe, ale tak jak powiedziałem, nie będziemy podawać do mediów ze względu na to, żeby nie ułatwiać przeciwnikowi działania. Na pewno strata bramek w większości to błędy indywidualne, najczęściej przy stałych fragmentach, albo stworzenie tych stałych fragmentów, tak jak rzuty karne. Mocno skoncentrowaliśmy się na tych elementach w mikrocyklu poprzedzający najbliższy tydzień, najbliższy mecz, przepraszam, nie tydzień. I na pewno będziemy starali się poprawić to i wierzę, że tak będzie. Na pewno nastąpią zmiany i w sposobie grania, i personalnie, bo takich drużyna potrzebuje. Mieliśmy również odprawę z drużyną, porozmawialiśmy o tym wszystkim, że tak to nie może wyglądać, nie możemy tak funkcjonować i już powtórzę się któryś raz, że to, co dobre, czy bardzo dobre w pierwszej lidze, to niekoniecznie będzie dobre w ekstraklasie i trzeba znaleźć taki sposób, żeby Podbeskidzie grało skutecznie, a przede wszystkim, żeby zdobywało punkty. No nie mogę podać personaliów, bo najpierw zawodnicy muszą to usłyszeć. Tak jak powiedziałem, szykują się zmiany i te zmiany na pewno nastąpią. Ze względu na to, że ani ja, ani sztab szkoleniowy nie jesteśmy ślepi, że po prostu tak funkcjonować Podbeskidzie nie może. Nie możemy popełniać takich błędów, bo to nie jest zabawa, tylko to jest gra o poważną stawkę i nie możemy takich błędów popełniać, szczególnie indywidualnych. Musimy być odpowiedzialni, bo są momenty, szczególnie początek meczu w Gdańsku, gdzie wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Stwarzamy sytuację, kontrolujemy grę, jest wszystko ok i z każdą bramką, jaką tracimy, wszystko idzie w dół i druga połowa już jest bardzo słaba w naszym wykonaniu. Dlatego na pewno trzeba zadziałać w dobry sposób, żeby tych bramek nie tracić, bo zresztą wiemy, jaka jest zależność, może niekoniecznie w naszym przypadku, ale zależność pierwszej bramki w Ekstraklasie. Dlatego będziemy na pewno reagować i będziemy działać, bo mówię, no, może czasami warto dać dłużej pograć jednej grupie ludzi i być bardziej wyrozumiałym na te błędy. Aczkolwiek no, wiemy, że to jest zawodostwo i też jeżeli mamy do dyspozycji dość szeroką kadrę, no to też trzeba podejmować decyzje czasami pod przeciwnika albo takie szybkie, żeby miały na celu skuteczne przygotowanie do meczu. A jeżeli ktoś popełnia bardzo proste błędy, no to jest problem. Albo musimy te błędy poprawić, albo musimy po prostu zmieniać zawodnika. I wyszliśmy z założenia w pierwszych meczach, że mamy zawodników gotowych do gry i te zmiany następowały dosyć szybko. Może troszeczkę za szybko, właśnie może warto było dać tym piłkarzom się zrehabilitować. Tym bardziej, że to w większości popełniają błędy piłkarze doświadczeni. Tutaj jest na pewno problem, bo nie popełniają tych błędów takich kluczowych, nie wiem, dwóch, trzech, czterech młodzieżowców, które miałyby grać, tylko popełniają to doświadczeni zawodnicy i stąd też taka moja reakcja była. Dzisiaj wiem, że po prostu trzeba wrócić do tego, co było i starać się jakby wywołać tą po prostu hierarchię, którą mieliśmy w pierwszej lidze i jej się trzymać. No ja myślę, że to te momenty, w których jesteśmy skuteczni w ataku i w obronie, w których gramy tak, jak graliśmy w pierwszej lidze,
No i jak bronimy, jak w pierwszej lidze, ale pomiędzy tym wszystkim jest właśnie ten prosty błąd, który tam się przytrafia. Tych błędów jest dużo i stąd też jest duża ilość tych straconych bramek. Do tego gdzieś tam może troszeczkę zbieg okoliczności jeszcze nie pomaga w tym wszystkim. Jeżeli to wszystko sumujemy, to mamy 16 bramek straconych. Jesteśmy na to bardzo źli i wiemy, że tak dalej być nie może. Stąd też po prostu szukanie rozwiązań i szukanie sposobu na to, żeby Podbeskidzie nie traciło tych bramek. Jeszcze jedno pytanie od Wojciecha Tudura z Gazety Wyborczej. Czy fakt, że zagracie z Beniaminkiem, zdejmuje z klubu, z drużyny trochę presji? Presja jest zawsze, nie możemy mówić w zawodowstwie o presji, no bo presję ma trener, presję ma piłkarz, presję ma prezes, presję mają ludzie, którzy od których coś zależy, także nie możemy mówić o jakiejś tam presji. Na pewno graliśmy teraz 5 meczów z bardzo silnymi przeciwnikami, którzy mają dobrą albo bardzo dobrą już renomę w pierwszej lidze, w ekstraklasie. My jesteśmy Beniaminkiem i stal jest Beniaminkiem i na pewno tutaj jakby skala trudności nie będzie tak duża, będzie po prostu gdzieś porównywalna do siebie i na pewno dwóch Beniaminków się spotyka i każdy będzie chciał skuteczne zawody rozgrywać, ale my gramy u siebie i my chcemy pokazać kibicom, że potrafimy wygrywać i chcemy te wszystkie jakieś nasze niepowodzenia przekuć w sukces i bardzo oczywiście podchodząc z pokorą do przeciwnika, bo wiemy, że Stal teraz wygrała też mecz. Na pewno będziemy chcieli to zrobić. Mamy cały mikrocykl, pracujemy nad pewnymi elementami, które muszą być wdrożone w życie podczas meczu i wierzę, że to wszystko zaprocentuje zdobyciem 3 punktów w meczu. Ale tak jak mówimy, no plan i chęci to jedno, a później realizacja na boisku. Jeżeli będziemy dobrze to wszystko realizować, to będziemy mieli dobry wynik. Obaw nie mam. Po prostu jeżeli będzie taka sytuacja, że wstrzymane będą rozgrywki, to będą. No ja nie mam na to wpływu. Zajmuję się rzeczami, na które mam wpływ. Mam wpływ na to, jak trenujemy, mam wpływ na to, jacy piłkarze wychodzą do gry i jak są dysponowani. Na to mam wpływ i na to, jak organizujemy wszystko wokół klubu. A na to, czy będzie wstrzymana liga, ja nie mam wpływu. Jeżeli ktoś by mnie o to zapytał, to bym wtedy i ktoś by się zasugerował tym i tak zrobił, jak ja bym powiedział, to bym miał wpływ, a ja na to nie mam wpływu. Jak będzie, tak będzie. Nie oglądałem. Chciałbym odwiedzić chłopaków i zobaczyć na żywo, jak funkcjonują. Na pewno trzeba przyjść na taki mecz i zachęcam wszystkich, żeby zobaczyli takie zawody, nawet ze względu na to, że to jest jakiś wyczyn, co ci ludzie robią dla mnie, przede wszystkim dla pełnosprawnych ludzi powinni przyjść, zobaczyć i podziwiać ludzi, którzy są niepełnosprawni, ale mają tyle pasji w sobie i tyle energii i tak bardzo kochają piłkę, że nawet w takich ekstremalnych dla normalnego człowieka warunkach potrafią się odnaleźć, potrafią czerpać radość, pokazywać pasję, energię. Dlatego ja jestem pod wrażeniem i podziwiam tych ludzi i nie to, że im współczuję czy gdzieś w takim sensie podziwiam ich, że są tylko niepełnosprawni, tylko za to po prostu, że znajdują tą pasję i chęć do tego, żeby to robić. A to pokazuje tylko, że piłka jest dla wszystkich, w każdym wydaniu i każdy ją kocha, dlatego chciałbym, żeby kibice, którzy kochają piłkę, przychodzili na takie mecze i oglądali i podziwiali, bo prawdziwy kibic kocha wszystko to, co z tą piłką się wiąże, czyli czy to jest odmiana futbolu, czy to normalnej piłki, czy futsalu, to uważam, że ktoś to kocha piłkę nożną oglądać i kibicować, to każda wersja dla niego będzie piękna i w każdej znajdzie coś wspaniałego i emocje są w każdej z odmian. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.